Kluby fitness pozywają rząd o odszkodowanie. I dlaczego to jest dobre dla wszystkich? Niestety znowu odnoszę się do polityki, ale co mam zrobić, kiedy mimo tego, że się nią nie interesuję, ona zainteresowała się mną? Nazywam się Arek Paszun, a to jest kolejny odcinek tygodniowego poradnika fitnessowego. Zaznaczam, że dzisiejszy odcinek nie jest dla wszystkich. Zapewne część oglądających uzna mój apel za obraźliwy, część nie będzie nim zainteresowana, a zgodzi się z nim tak naprawdę mniej niż połowa ludzi. Tak jak widzicie, nagrywamy tego vloga w miejscu, gdzie do niedawna był jeszcze dobrze prosperujący klub fitness. Dzisiaj, tak jak widać, zostały gołe ściany. W ten sam sposób skończyło w Polsce setki innych podobnych klubów. I nie była to niestety wina żadnego wirusa, tylko decyzji rządzących. Pozew, który chcemy złożyć, to jest niestety dla całej branży fitness i smutny obowiązek. Kluby zamknięto bowiem w Polsce wbrew obowiązującemu prawu i pozbawiono tym samym setki tysięcy ludzi miejsc pracy i doprowadzono do niepłacalności tysiące firm. Jednak ważniejsze jest to, że zrobiono to wbrew interesom całego społeczeństwa, a nawet wbrew interesom Skarbu Państwa. Według ostatnich raportów WHO i CDC, osoby, które regularnie ćwiczą, mają zwiększoną odporność immunologiczną na wszelkiego rodzaju wirusy i bakterie. Natomiast osoby nieuprawiające sportu i rekreacji fizycznej są trzykrotnie bardziej narażone na hospitalizację z powodu różnego rodzaju chorób, w tym COVID-19. W 2020 roku co trzecia osoba, która zmarła z powodu COVID, była otyła. Co tymczasem robi rząd? Zamyka jedyne, podkreślam, jedyne miejsca, w których możemy taką otyłość lub nadwagę niwelować. Są dwa możliwe powody takiej sytuacji. Pierwszy to bezmyślność i krótkowzroczność rządu i parlamentu, który do tego dopuszcza, a drugi to celowe działanie. Nie mam pojęcia, który z nich tutaj wystąpił, natomiast oba są przerażające. Nie zamknięto rozporządzeniem żadnej elektrowni, fabryki, kościoła czy telewizji. Nie przestał działać parlament czy urząd skarbowy. Selektywnie natomiast wybrano branże, które teraz same mają ponosić konsekwencje decyzji rządzących. Jestem pewien, że gdyby parlamentarzyści rządzący z prezydentem na czele nie pobierali solidarnie z tymi, którzy ponoszą największe obciążenia z tytułu lockdownu pensji, to cała pandemia i lockdown potrwałby może jeden dzień i już dawno byśmy o tym zapomnieli. No ale wszyscy mamy się bać. Zabiera się nam prawo o decydowaniu o sobie. Nie boisz się? Nieważne. Ci, co się boją, będą rozkazywać ci, co robić, aby oni bali się mniej. To my mamy zamykać swoje biznesy i zniknąć z pola widzenia, bo inni chcą żyć normalnie. Wszyscy mamy nosić maseczki, aby ci, co się boją, mogli wyjść z domu i zrobić zakupy. To my nie możemy trenować czy jeździć na nartach, aby ci wszyscy, których do tej pory noga nigdy nie stanęła w fitness klubie, nie widzieli przez okna, jak ćwiczymy. Sytuacja przypomina trochę tą ze średniowiecza. Ci, co z niewiedzy bali się tego, co inne, palili czarownice na stosach. Tylko dlatego, że te kobiety chciały żyć własnym życiem. Siłą i przemocą nawracano całe narody na jedyną słuszną wiarę i zmuszano do rzeczy, które dzisiaj budzą przerażenie. Każdy rządzący, wcześniej czy później, znajdzie sobie kozła ofiarnego i zwali na niego całą winę. Najlepiej znaleźć takiego, co sam się nie obroni, ale co najważniejsze, nie odda. Czy jednak na pewno nie odda? Może nie oddamy bezpośrednio, ale na pewno nie zapomnimy i nie pozwolimy zapomnieć innym. Wszyscy wiemy, jaki minister zdrowia, jaki premier, a także jacy posłowie głosowali za zamknięciem miejsc, które zapewniają długotrwałe zdrowie i dobre samopoczucie. To przez nich wszystkich przeciętny Polak przytył średnio 4 kg. Wiemy, że to oni stoją za pogorszeniem naszego stanu zdrowia, ale nie wiemy dlaczego. Tłumaczą się brakiem miejsc w szpitalach i niewydolnością służby zdrowia. I dlatego zamykają kluby fitness? Myślicie, że rządzący się nie mylą? Oczywiście nigdy się do błędu nie przyznają. Ale co roku są jednak dowody na to, że ich działania są odległe od rozsądnych. W latach 50. rząd w Chinach rozpoczął walkę z wróblami, bo wmówił obywatelom, że to one są winne słabym plonom. Wybito ich miliardy i kampania oczywiście zakończyła się wielkim sukcesem. Niestety w następnych kilku latach plony były jeszcze mniejsze, ponieważ z powodu braku wróbli nie miał kto zjadać owadów, które z kolei zjadały plony. W latach 40., 50. i 60. w USA najbardziej popularnym środkiem bakterio i uwaga, wirusobójczym był środek o nazwie DDT. Środek ten reklamowano jako niegroźny dla ludzi i zwierząt. Dopiero wtedy, gdy kilku aktorów zmarło po nakręceniu reklamy na temat środka, zaczęto sprawę badać. Dzisiaj DDT jest zakazana jako środek zabójczy dla ludzi, zwierząt i owadów. Podobny schemat widać w działaniach naszego rządu. Wybijmy wszystkie ptaki, bo przecież jest ptasia grypa. Eksterminujmy całą populację dzików, bo jest przecież pomór świń. Wytnijmy wszystkie drzewa, bo jest kornik. I tak dalej. Nikogo z nich nie obchodzi, że następne pokolenie nie będzie miało czym oddychać albo co jeść. Wychodzi na to, że chyba i tak mamy szczęście, bo póki co nie zamykają w więzieniach ani nie strzelają do tych, co chodzą bez masek lub nie są zaszczepieni. Ostatnio nawet usłyszeliśmy w telewizji, jak jakiś poseł proponuje wycofanie WF-u ze szkół. Nawet student pierwszego roku medycyny czy psychologii wie, że ruch dla dziecka w okresie jego rozwoju jest tak jak powietrze. Nie da się bez niego żyć.
Bez niego dziecko nie tylko straci odporność czy stanie się otyłe. Brak ruchu to pewna cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, ale też znaczące pogorszenie sprawności umysłowej. Napisano na ten temat z 1000 książek. Zabieranie ruchu każdemu, ale w szczególności dziecku, to jawne działanie na jego szkodę. W historii znajdziemy wiele przykładów, w których większość nie miała racji. To większość przez wieki odmawiała kobietom prawa głosu i edukacji. To większość skazała Sokratesa na śmierć. I to większość spaliła Giordano Bruno na stosie. Wybitne są tylko pojedyncze osobniki i to one na szczęście mają czasami większy wpływ na kierunek naszego rozwoju. To wynika z czystej statystyki. Zaledwie 11% ma IQ większe niż 120. Tylko 1% ma większe niż 135. 60% Polaków nie czyta w ciągu roku ani jednej książki. A tylko 5% czyta ich więcej niż 10%. Rekreację ruchową w naszym kraju też uprawia mniejszość. W Polsce jest nas tylko 8%. Czy dlatego, że jest nas tak mało, mamy podporządkować się tej większości? Tak jak my nie wyganiamy ich na siłę do siłowni, tak też oni nie mogą nam zabraniać żyć zdrowo. Pomijam fakt, że to oni, nie ruszając się z miejsca, szkodzą nie tylko sami sobie, ale też marnują nasze pieniądze, domagając się darmowego leczenia z naszych coraz większych podatków i ZUS-u. Niech sobie jednak żyją własnym życiem. Niech palą papierosy, piją alkohol, żyją niehigienicznie, whatever. Nie pozwólmy się już nigdy więcej zamknąć tej większości. I nie dajmy też pozbawić naszych dzieci ruchu. A tych, których nie przekonują raporty o leczniczym wpływie rekreacji ruchowej na zdrowie, spróbujmy przekonać własnymi relacjami z tego, ile daje nam regularne ćwiczenie. My nie jemy tabletek na serce, jednocześnie rozwalając sobie wątrobę i nerki. Wolimy się leczyć całościowo, poprzez ruch. Jeśli będzie nas więcej, to wszyscy na tym zyskamy. Będziemy mieli zdrowsze społeczeństwo, działające fitness kluby i zaoszczędzimy miliardy na wydatkach na lekarstwa i służbę zdrowia. A jeśli zrobi się nas 20%, to żaden rząd ani partia polityczna nie odważy się na lekceważenie takiej ilości ludzi. Dlatego apeluję, wyłączcie telewizor, przestańcie się bać i wróćcie do aktywnego trybu życia, bo to jest jedyny sposób na długotrwałe zdrowie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku.